Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych fotowoltaicznych rozkminek. Dzisiaj z Marcinem zajmiemy się pompą ciepła, weźmiemy ją na warsztat, sprawdzimy, czy to ma sens, czy to się zwraca, czy to się opłaca, bo mówią, że oszczędzają bogaci i nam się opłaci. Czy to jest prawda? To jest prawda. To pytanie bardzo często pada, czy pompa ciepła się w ogóle zwróci. Mhm. To dobra, Dominik, masz kalkulator? Policzmy. Myślę, że mam. Dobra, przyjmijmy taką rodzinę klasyczną, czyli 2 plus 2, mamy 4 osoby w gospodarstwie domowym. One zużyją węgla, 3 groszku, bo to będą podobne wartości, około 3 ton w skali roku. Dobra, pomnożmy te 3 tony razy ile? 3000 zł, tak ostrożnie. Dobra, w porządku, niechże będzie, to jest 9000 zł. Powiedzmy 10 lat. Proszę, 10 lat, no to nie trzeba być geniuszem, 90000 zł. No to przy 90 tysiącach to pompa ciepła ci się zdążyła zwrócić i zdążyłeś jeszcze zapomnieć o tym, że ona ci się zwróciła. No rewelacja, no właśnie o to chodzi w tym biznesie. A, mało tego. Do pompy ciepła możesz dostać dofinansowanie z tytułu programu Czyste Powietrze Plus albo Moje Ciepło, czyli ten koszt może być jeszcze znacznie niższy niż to, co wydałeś właśnie na węgiel czy jako groszek. A co w sytuacji, kiedy ktoś ogrzewa sobie dom gazem? Okej, czyli chcesz mi powiedzieć, nie wydaje przez 10 lat 90 tysięcy, tylko znacznie mniej, bo to jest tańsze, tak? No tak. Okej, no to tutaj mamy usterkę logiczną, bo matematyka jest nieubłagana. To prawda. I teraz zobacz, ogrzewasz sobie gazem, mija 10 lat. I teraz, jeżeli kupiłeś pompę, no to zdążyłeś już zapomnieć dawno, że te pieniądze wydałeś. A jak długo będziesz wydawał pieniądze na ogrzewanie gazem? No w dalszym ciągu trzeba będzie za ten gaz pewnie płacić po tych 10 latach. To znaczy, że nie ma opcji, żeby ci się taka pompa nie zwróciła. Okej, myślę sobie, że tutaj tylko trzeba nałożyć filtr zdrowego rozsądku, poprawnie zakupionej, zainstalowanej pompy, by mogła się sprawdzić, no i tak jak powiedzieliśmy, zwrócić. Stawiamy kropkę, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o gadżetach. Gadżetach. Trzymajcie się.